Hej wszystkim, z tej strony PG. Przyciszę trochę. A to jest 91 odcinek i... O kurwa, znów zapomniałem zobaczyć, która to sesja. Zgaduję, że 27 czy coś takiego. No, tak więc... po takiej długiej sesji z Tartarusa, która trwała może ze 3 odcinki, czas się teraz socjalizować. Więc... dzisiejszym celem będzie ukończenie socjalinka z Yuko Ono i z Killerką i zaawansowanie socjalinka jak najbardziej, kurde, pójście do przodu z socjalinkiem z Kichichiro, czy jak ona się tam zwie. Tak więc no, mamy mnóstwo rzeczy do roboty i przy okazji mam jakieś śmiecia do sprzedania, mam. Wygląda na to, że będziemy mieli mnóstwo rzeczy do roboty i przy okazji jeszcze... Tylko tam zerknę na chwilę, co ja tutaj mam w ogóle. Sengoku Era Helm. A, dobra. Mam też dużo rzeczy do roboty. A właśnie, co tam z personami? Tak, okej, wszystko zostało już załatwione, mogę uciekać stąd. Fuck y'all, wracamy do akademika. Jestem zmęczony, no shit. Nie ma dziś szkoły, no serio. Kto by w niedzielę do szkoły poszedł? Kto to kurde jest? O, pewnie. Idealnie. Kurde, zapomniałem. Google Translate'a włączę. I może zaraz... Pauzuj, gdy okno nieaktywne, to odznaczę. No, dziękuję, włączyło się. Na polski, nie francuski. No, dziękuję. Kurde, co mi z tym zasranym kompem jest, tylko laguje i laguje. A zaakceptuj. Jest podekscytowana? Oczywiście, bo mam piękne włosy, nie może się im oprzeć. I łato daj strip mol wakacu restaurant. Możesz wciąż dać twoje, jeżeli nie jesteś... No, a, możesz mieć moje, jeżeli jesteś głodny. Yuko nie je tak dużo jak zwykle. Nie martw się, nie jestem chora czy coś takiego. Twarz Yuko się zaczerwieniła. Maciek, masz trochę sosu na ustach. Dziękuję. Nie ma za co. Czy wytrzesz go? Czy to wytrzesz? Przeszkadza mi to. No to kurde się nie patrz. Wygląda na to, że Yuko jest szczęśliwa. Dzisiaj nauczyłeś się czegoś nowego o niej. Na serio? Że nie lubi tego, jak kurde na moich ustach jest sos? No rzeczywiście, to diametralnie zmienia kurde naszą znajomość na normalnie wyższy level. O, prezent. Tutaj prezent. Lucky Charm. A, to jest dla mnie? Wow, jest takie fajne, dziękuję. Zajebiście. Kurwa, miałem do sklepu iść. Cześć Mitsuru. Nawet nie wiesz, co dzisiaj kurde się zdarzyło. Jedna dziewczyna powiedziała, że nie lubi sosu na moich ustach i teraz nauczyłem się więcej o niej. Phoenix Ranger Federman R. Roll those dice. Ta syndrom i tak dalej. Właśnie. Quest. W sumie to może... Nie będę nawet się skupiał na tym już. W sumie nie ma co. Pójdę posprzedawać moje śmiecia. No w sumie nawet nie wiem, czy będę te requesty dalej robił. Zobaczy się. Ale nie będę się na tym skupiał teraz. Ta policja. Fuck the police! Cell. Zobaczymy, czy dojdę do 9 999 999. Coraz bliżej. Właśnie to jestem ciekaw, czy to jest limit w tej grze. Zaraz się przekonamy.
Może nie aż tak zaraz. Chwila, moment. Dobra. Gigantyczna zbroja. Przydałoby się coś... Space Badge. 100... Boję się, że jak... sprzedam to i jednak maksimum to będzie, będą te dziewiątki, to że mi te jeny przepadną. Lepiej nie będę ryzykował. Jest tutaj coś do sprzedania? Dance Rock. 76, zobaczymy. Oooo, dotarłem do maksimum! Kto jest zajebisty? Mój portfel jest tak pełen, że nie mogę już trzymać więcej pieniędzy! Tak więc no, zostało je tylko wydać. Zaraz, mam Vitality Ring, czy nie? Wydaje mi się, że mam. Tak. A. Vitality. Cała reszta ma Magic Ring? Nie dałem im Vitality Ring? Moment. Status. Nie, ekwipunek, kurde. Equip. Vitality, Vitality. Nie, wszyscy mają Vitality. To czemu Magic mi się pojawiło wtedy? Przestraszyłem się. A, nie. O, widzicie? I zmienia się na Magic Ring dla innych. A, już rozumiem dlaczego, nieważne. Okej, okay, więc no, jako że już nie mam... Nie mogę trzymać więcej kasy? Trzeba wszystko wydać! Tak jest! Jestem taki fajny! To dzięki mojej grzywie. Ona przynosi mi sławę i bogactwo. Jakby nie przynosiła, to bym ją wyciął, cholerę, na łyso bym chodził. Chociaż nie, nawet jakby mi nie przynosiła tej sławy, to bym nigdy jej nie wyciął. Nie wyrżnął w pień. Ta. Sell. Ta, wszystko sprzedam. Kurde, szybciej! Nie mam tu auto fire czy coś? To by mi się przydało. Boję się przytrzymać L2, bo być może coś się złego stanie, bo ja różne kurde rzeczy przypisuję do tych przycisków. Wiem, że R2 to jest przyspieszenie. Plus 10 do armora, a to nic! Dawaj! O. Tak, to nam się przyda, bo mamy mało uników. Tak jest. Kurde, ale dzisiaj ta pogoda jest do dupy, szczerze powiem. I nie dlatego, że pada deszcz czy coś w tym stylu. Wręcz przeciwnie, kurde, słońce świeci, że ja pierdzielę, nie można... Plus 2. Ale możemy się pozbyć jej tego stroju. Niech stracę. Tak mam mnóstwo pieniędzy, mogę wydawać, kurde, na co tylko chcę. Tak więc no... Wiem, że już nieraz to mówiłem. Ale nie lubię, jak jest gorąco. Strasznie nie lubię. Wolę, jak jest tak, no... Nie powiem, że, no... chłodno, ale powiem, że bardzo, kurde, zimno. Dla mnie taka pogoda jest najlepsza. Ponieważ lubię zimę. I kurde, możesz się w zimę ubrać w ten sposób, że będzie ci ciepło, a w lato co? Kurde, nawet czasami krótki podkoszulek ci nie wystarczy. I będziesz musiał siedzieć i się kisić. Ciekaw jestem, czy uda mi się dobić znowu te wszystkie jeny. Pewnie nie, bo... Tak. Ale hej, parę razy pójdzie się do Tartarusa. Będzie hell yeah! Space Badge, wypierdalaj, nie potrzebujecie. Gdzie te kamienie? Oj, Broken Heart. Złamane serce sprzedam za 160 jenów, bo jestem chujem.
Następnym razem złamie komuś serce, kiedy się zostanie złamane, wyrwę je i sprzedam w sklepie. Znaczy nie, na policji. Nie, nie aresztują mnie, bo cholera wie czemu mnie nie aresztują w sumie. Normalnie by powinni. O, plus 10 do tych, do statów. Nieźle, ale nie. Chociaż dla innych by się przydało, mimo tego wolę HP im dać, szczerze powiem. Nie. Karta. W sumie już kart z Pokemonami nie potrzebuję. Coś ze skillami. Ta. Tak się zastanawiam, czy brać ten Megidolaon, czy nie. Nie chce mi się farmić tych rubinów, szczerze powiem. Bo już właściwie to jestem ustawiony, tak szczerze powiem, albo... Może będę na Armagedona zbierał. Ostateczne obrażenie dla wszystkich wrogów. To by było zajebiście mieć chociaż jednego takiego. Haminculus. Diament i szafir, czy... Nie, w sumie to... jeżeli to nie jest rubin albo malachit, to mogę wydawać. 20 haminculusów. Zaraz... Magic Mirror, ale czy mogę jeszcze coś ciekawego za to sobie wziąć? Beat Chain by nam się przydał. Snuff Soul. 2 emeraldy, 3 Chewing Soul. W sumie... Co mi szkodzi? Zrobię save state'a na wszelki wypadek i zobaczę, co to jest TL2. To jest Autofire, dziękuję. Dziękuję dla mnie z przeszłości, który pomyślał o tym, by to zrobić. Beat Chain, Opal. Tak, Beat Chain i Chewing Soul'e. Dawaj. O! Turbo Mode! Jest. Uhuhu! Kurde! Mnóstwo mam przedmiotów. Do apteki jeszcze pójdę! To nie koniec! Myśleliście, że to koniec zakupów? Muszę lekarstwa ponakupywać, bo wszyscy jesteśmy chorzy! I medical powderów. I revival bite jednego dokupić. I discharm. Proszę bardzo, puściłem wszystkich z torbami. Kocie jedzenie już nie muszę kupywać, kociego jedzenia nie muszę kupywać, bo już kurde mam 99. Tak więc no, town map i wracam do akademika, ponieważ jestem kurde obłowiony po uszy. A Mitsuru, zazdrościsz mi? Nawet nie masz w kieszeni 5 milionów jenów. Nawet kurde, założę się, że nawet nie miałaś w kieszeni 9 999 999. Ha! Kto jest najlepszy? Ja kurde! Jestem zmęczony, no to pójdę spać! Moje ulubione zajęcie. O, będzie wolne? A nie, ta wycieczka! Słyszysz konwersację? Jutro jest szkolna wycieczka, czy już się zapakowałeś? Oczywiście, yukata i strój do kąpieli, latarka, żarcie i moje checkerboard. Szachownica! Nie przy... Checkerboard? To szachownica? Czy warcaby? Nie podróżujesz lekko, czyż nie? I dzwonek zadzwonił i spierdolił całą imprezę, dziękuję bardzo. Early morning i morning. Ktoś zada mi jakieś głupie pytanie pewnie. Albo Junpei'owi będę musiał mu powiedzieć. A nie, dobra, może być. Stay awake! Hell yeah! Kurde, jestem taki zadowolony! Cześć Aigis, co powiesz? Wielu ludzi, których spotykam, jest zdenerwowanych. Czy jesteś zdenerwowany? Nie całkiem. Wyglądasz na spokojnego kolesia, być może powinieneś być bardziej zdenerwowany. Czym, kurde?
Wiem czy. Egzaminy. Jutro, jutro wyjeżdżamy na nasze ten. Nasze szkolną wycieczkę. Nie mogę się doczekać. No cóż, jutro jest duży. Jutro jest dzień. Ostatnio wygląda na to, że wszystko co robimy ostatnio wygląda, jest takie smutne i depresyjne. Czemu się trochę nie zabawimy? No, co powiesz? Pewnie. Ta, baby? Nie jestem baby! Zaraz ci, kurde, Justina Biebera na cały regulator puszczę. W zemście, kurde. Śmierdzielu jeden. Gdzie Yuko? Albo killer. Nie, zaraz. Dobra, idziemy do killerki. Ona chyba jest dostępna w poniedziałki, nie? M! Nawet jeżeli, kurde, nie dostaniemy za, nie levela, za nią levela, to nic się nie stanie. Nagnaki Shrine. Siema! O, co dziś się pobawimy? W berka! Ja przebiorę się za pedobera. O, to nic. Tak, tak, spóźnia się. Nie, nie spóźnia się, robi się coraz to. Robi się ciemno. Jutro jest szkolna wycieczka, chopie. Jestem taki napalony. Nie zapomnij nie zapomnij, kurde, nałożyć majtek. To trochę świeże, będziemy mogli pójść tylko do Kyoto. Hej, Junpei Sandał, wygląda na to, że jego energia wróciła. Wygląda na to, że nie trzeba się o niego martwić. A o czym ty mówisz? Jestem zawsze energetyczny, piję Red Bulle i takie tam. Tak przy okazji, lepiej zachowuj się, kiedy nas nie będzie. Nie urządzaj żadnych imprez, doba? Nie, nie będę urządzał żadnych imprez, doba. Oj, proszę się nie martwić się o jakichś suwenirach. Ej, czy próbujesz używać jakiejś odwróconej psychozy na mnie czy coś? O nie, oczywiście nie. Po prostu Kyoto ma dużo żarła, które dobrze smakuje. Tak, dla Kena trzeba coś kupić. Gdzie on, kurde, jest? Co ty chcesz? Niestety nie będę mógł jechać z wami na szkolną wycieczkę, więc proszę, przywieź mi jakiś upominek. I oj, chciałbym coś innego niż brelok albo koszulka. Słyszałem, że mają tam naprawdę dobre na Majatsu Suhashi. Co tokolwiek jest, kurde. Nie możesz, kurde, poprosić mi o paczkę chipsów czy coś? Co w TV jest? O! Będzie ten! Będzie cameo z poprzednich person. Kto to będzie? Niebieskie włosy, dziwny make-up i... ten... Michel z dwójki. Tak, tak. Jest szefem sushi i liderem bandy. Dzisiaj są jego urodziny. A, no. Ha, ha! Wiedziałem, kto to. Ale moje niebieskie włosy i tak są lepsze. Ta. Hał. Chodźmy połazić z Rexiem. Znowu znajdzie homunculusa? Nie. Szkoda. Kurde no! Rexiu, czemu nie mogłeś znaleźć homunculusa? Liczyłem na ciebie. Dobra, let's go. To masz nadzieję, że to będzie memorable experience. Daytime. Ta wycieczka jest naprawdę fajna. Ten jeden obrazek reprezentuje całe Kyoto Station. Jechałeś pociągiem na bojowym. Wiesz, że to jakiś ekspresowy znaczy. Teraz jesteś niezadowolony? Daj spokój. O, Menel z nami jest. Cześć, Menel. I think it's a beautiful place to have some good memories of while we're still young. Is that so? You know, every now and then you sound like an old man. Bo to jest stary człowiek, nie widzisz ten szalik? Really? Tam gdzieś przy seniorach Michiru wygląda na smutną.
She came. Thank goodness. Daj spokój, Yukari. Przyszła, bo ją zmusiłaś. Tak, no, przyjechaliśmy autobusem z Kyoto Station i już nie ma słońca, bo się schowało. Godai go in. We're finally here. Whoa, nice place. It is an expensive area after all. Jestem ciekaw, czy zapłaciliście za tą wycieczkę. Bo kurde, u mnie za każdym razem, jak gdzieś mieliśmy jechać, to trzeba było płacić. Chociaż nie, może nie za każdym razem. Już nie pamiętam. Do zasłaniania się od deszczu, kurde! Dla dekoracji. So that's the style here in Kyoto, huh? W sumie to też pasuje. So, which way to the geishas? Zboczeniec. That's right, I forgot about that. Count me in. Widać, kurde, Junpei, znalazłeś swojego nowego przyjaciela. Keep dreaming, Junpei. So, where were you guys gonna go at your old school, Ryoji? Somewhere interesting, I bet. Kyoto's so typical, don't you think? W mojej starej szkole często robiłem sobie wycieczki pod most. I don't really remember. Are you serious? That's the highlight of the year. Really? Nyogar. Huh? Aegis, obroń mnie. Is this one of the open air hot springs I have heard about? Ta. Huh? No, a bath wouldn't be so out in the open like this. Come on, don't lie to her. Come on, you can talk later. You're blocking the hallway. Girls, your rooms are that way. Why don't you go get unpacked? A my? You heard her. We'll see you later then. Yeah. Ta, dziewczyny, wasz pokój jest tam, a wy kurde samce alfa sami sobie radźcie. I shall see you later, Yukari-san. All right, this has gone far enough. I guess you're coming with us. Junpei, guys' room. Ah. Aegis, nie naśladuj Junpei'a. Co masz na swoją obronę do powiedzenia? Czy wiesz, że gorące źródła tutaj są naprawdę famous? Kilka godzin jest tutaj niespodzianka, ha ha ha. Jaka niespodzianka? Czemu mi tego nie powiesz? Ja jestem nieogarnięty. Haha, czy widziałeś to? Byłem tak blisko, ale zostałem złapany. Lepiej idźmy do naszego pokoju. Albo pani Toriaki się na nas wkurzy. Cześć, pani Toriaki. Szybko, możesz pogadać później. Szybko idźcie do waszych pokojów, nie chcę, żeby na mnie krzyczeli przez wasze zachowania. Co my kurde takiego robimy? A nie wiesz, który pokój jest twój? Nie wiem. Łupiński kundel, by dostać się do twojego pokoju, idź na schody i pójdź w prawo. Twój pokój powinien być na prawo, na końcu korytarza. Łapiesz? Teraz idź! Dobra. O, cześć. O, hej, Maciek kundel. Właśnie tutaj sobie chodziłam i już jestem wykończona. Ale naprawdę jestem podekscytowana w końcu od momentu, kiedy weszliśmy przez frontowe drzwi. Te gorące źródła i ten sklep z suwenirami. O, jestem zawodowcem w walkach na poduszki. Rzucam nimi tak szybko jak naboje. I wtedy o północy dziewczyny razem się zbierają i opowiadają o czym, co lubią, o chłopakach, których lubią. Tak, jestem ustawiona na tą przygodę. Czy widziałeś tutaj ten sklep z kurdem, no tę maszynę tam obok niej. Drink selection is totally different than back home. Jestem ciekaw, jak one smakują. Właśnie. A niech będzie. Kupię sobie po jednym z każdego, albo 99 z każdego. Mogę. Jumbo Juice. To nie jest to, co Elizabeth chciała? Nie, Elizabeth chyba chciała Oden Juice. V6. Dobra,
Gdzie te gówna są? Jak to się nazywa? Pamiątki czy coś? Moment. Tutaj? Nie. Pogadam z Mitsuru. Kropki. Wygląda na osobę bez duszy. O, to ty. Jeżeli chcesz coś wiedzieć o szkolnej wycieczce, detale powinny być w tym całym katalogu tutaj. Mówisz o safe poncie? Dobra, spadam do mojego pokoju, nie ma co. Chyba, że pójdę na dach, jeżeli jest tutaj dach. A, nieważne. Tutaj? Peony room. Nandina room. Wisteria. Czemu te kurde pokoje brzmią jak nazwy gier Tales of? Tales of Peony? Tales of Nandina? Tales of Wisteria? Naprawdę. A, idę spać. Wow, już tak szybko kurde czas leci. School Excursion Day 2. Today's Literary Visiting Historical Sites. Kto wam pozwolił kurde zdjęcia robić? Tak, poszliście zwiedzać Kyoto w busie. Chodzenie po tym miejscu było o wiele bardziej ekscytujące niż widzenie je na zdjęciach. A nam właśnie kurde robili zdjęcia. Po południu wszyscy poszli w swoje drogi i w Kamogawie przy hotelu. Po tym jak wszyscy wrócili do karczmy, czy tam zajazdu, the riverbank of the Kamo River, Sanjo Ohashi. We should probably head back. We don't want to miss curfew. The later it gets, the more crowded the Shijo becomes. Why are you still concerned about me? O, bo raczej! Our days of fighting together are over. We have no common goal to fight for, no enemies to defeat, no reason to be friends. Nieprawda, przeszliśmy przez tak wiele, czemu mielibyśmy już nie być, się nie kolegować do jasnej ciasnej? That's not true. No właśnie. We've reached our conclusion. Why should we continue on? Everything I believed in was a lie. And in the end I failed to. Nie obwiniaj się. You failed to what? To protect the most important person in your life? Is that what you're trying to say? You said you were atoning for what the Kirijo group did in the past, but that's not true. You were only fighting to protect your father. That's right. I fought to protect him and look what happened. My trust for the chairman blinded me and I fell right into his trap. There was nothing I could do. Nikt nic nie mógł zrobić z tym. My father placed the onus of responsibility all upon himself. And ever since the incident, he looked as if he was dead inside. I fought so that he could release the shame and guilt that burdened him so. But my efforts were futile. And now my life is without meaning. Right? Nieprawda. I'm sorry. O, Yukari, dobra robota. But we don't know that for sure yet. Hey, did you know that I used to live around here? After my dad died, my mom spent all her time throwing herself at random men. Prostytutka. I couldn't stand to see her acting like that, so I used to come out here to the riverbank to get away. My belief in my dad was all I had. Your father was only doing what he thought was best. A twój tego nie robił? Yes, but it was still wrong. So he fought to the end to try and make it right again. He never gave up. He believed shadows were dangerous and they needed to be stopped. Even if it meant losing his life. That's why I fight. I want to eliminate the Dark Hour and fulfill my dad's final wish. Fulfill his final wish. That's all I... No. We can do. Right, Senpai? Yes. No. Yes, I agree, Takeba. It's not over yet. Nothing has been decided. No właśnie. We must put an end to this. Zróbmy to! For the sake of my father. And yours. No i całego świata. Senpai. Yukari, will you stand with me until the end? Of course.
Well, I guess we should go and take a bath together now. O, tak, po takiej konwersacji teraz chodźmy razem się umyć. Take a bath together? Yeah, in the outdoor hot spring back at the hotel. It's really nice. Now that we have everything out in the open, there's nothing left for us to hide. O ty kurde, Yukari, jesteś zboczona. Nothing. Hey, stop blushing. I didn't mean it like that. Ta, Mitsuru, pokaż jej twoją sowę, kurde. Anyways, we should really get going. It's already past curfew. Po tym jak Yukari wyszła, Mitsuru popatrzyła w niebo. There's no need to worry, father. I am not alone. And I'll never look back again. Boom! Kolejna ewolucja! Rezolucja w sercu Mitsuru obudziła jej nową personę. Uj, co? Mam kurde bicza! Artemisia! Teraz będę mógł chlastać i plastać wszystko, co tylko będę chciał. Znaczy no, co Mitsuru będzie chciała. Zmieniłeś twoje ubranie na kimono, czy tam bathrobe. Masz trochę czasu, zanim pójdziesz do łóżka. Gdzie te kurde pamiątki mogę kupić, do jasnej cholery? Siema! Ta, na Maya sushi. Ta. Kenji! O, hej Maciek, w końcu jesteś w twojej Yukacie, cholera! Chłopie, połóż mi przemówić do rozsądku temu kolesiowi, żeby nie nosił swojego stroju na WF. Kto chodzi w stroju na WF w takim hotelu? Nieważne co się stanie, mogę pójść pobiegać. Chłopie, czy nigdy nie zmęczysz się ćwiczeniami? Słuchaj tego kolesia, Maciek. Złożyliśmy wizytę w Kiyomizu Shrine. On zdecydował robić wokół niej okrążenia. I zmusił wszystkich do biegania, robienia okrążenia przez cały dzień. Faceci powinni móc biegać po wzgórzach i wchodzić po ścianach. Ja po ścianach wchodzić nie umiem. Ty mówisz! A co z tymi wszystkimi dziewczynami w grupie? Lepiej je przeproś. Ale to nie tak, że one miały się go słuchać, czy coś w tym stylu. Przecież mogły po prostu stać i nic nie robić. A, dobra, to samo. Będzie. Kazushi, nie stój tak blisko Kendiego, bo zacznie ci się dobierać do jajek. Nie do tych w ramen. Walić to, idę do pokoju. Kupiłem to, co trzeba. Nie chce mi się z nikim gadać. No może z Akihiko pogadam, bo z nim nie gadałem jeszcze. Wygląda na to, że Mitsuru pokonała jej ból. Nie wiem, co się stało, ale dopóki czuję się lepiej, to jest dobrze. Idę spać. Fuck this.